Pierwotnie funkcjonował w ramach struktur Suwalskiego Szpitala Wojewódzkiego, ale w 1993 roku ówczesny wojewoda suwalski zezwolił na wydzielenie ośrodka rehabilitacji i przekształcenie poradni w samodzielną jednostkę. 30 lat temu miałem przyjemność wydać zarządzenie powołujące do życia ośrodek rehabilitacji. I była to bardzo mądra i, jak widać z perspektywy czasu, bardzo dalekowzroczna decyzja. Jest to tak do tej pory jedyny ośrodek w województwie, który jest ośrodkiem samodzielnym rehabilitacji. I ta formuła się okazuje zdaje egzamin, bo ośrodek rozwija się, rozrasta się, jak to było powiedziane, pokazane w liczbach, te 350 tysięcy pacjentów świadczą same za siebie. 2 lata po decyzji ówczesnego wojewody jednostka opuściła ulicę Szkolną i zajęła zaadaptowany budynek przy Waryńskiego. Jest tam do chwili obecnej i właśnie świętuje 30-lecie istnienia. Przez te lata przez ręce pracujących w ośrodku fizjoterapeutów przeszło 350 tysięcy pacjentów, w tym ponad 50 tysięcy dzieci. Zawód fizjoterapeuty to profesja niezwykle trudna i wymagająca, bowiem, jak zauważa Wiesława Burnos, wicemarszałek województwa podlaskiego, pacjenci, ale i pracujący z nimi fizjoterapeuci zmagają się z olbrzymimi wyzwaniami. Jaki powinien być idealny fizjoterapeuta? Przede wszystkim powinien być ludzki. Oprócz tego, że jest fachowcem, bo to jest niezbędne. Ludzki, cierpliwy, normalny, nie gorszący się niczym. Wyjątkowo mocno podkreślano dzisiaj rolę rehabilitacji w procesie leczenia. To tego rodzaju terapia daje pacjentom i nadzieję, i szansę, i wiarę w jutro. Bardzo ładnie wygląda, imponująco, tak jak ładnie i imponująco wyglądają Suwałki. I myślę, że jest to ośrodek na miarę potrzeb i na miarę miasta. Ośrodek, jak powiedziałem, co prawda może tak formalnie go nie znam, to jednak jako radny Sejmiku Województwa Podlaskiego przez 13 lat na różnego rodzaju sesjach, spotkaniach, komisjach zajmowaliśmy się sprawami opieki zdrowotnej wszystkimi, więc też i ośrodkiem. Dobrze zainwestowane pieniądze, to wszystko dobrze służy i cieszy, bo dobrze służy mieszkańcom Suwałki i Suwalszczyzny i mieszkańcom tego, jak gdyby, regionu. Rehabilitacja to jest niezbędny element w opiece zdrowotnej. Bez rehabilitacji opieka zdrowotna by kulała. Do wartkiej rzeki życzeń swoje dołączył również prezydent Suwałk oraz przewodniczący tutejszej Rady Miejskiej. Na sali podczas oficjalnej uroczystości obecni byli również pracownicy ośrodka. Jeszcze niedawno bali się o swój byt, bowiem nadwykonania ratujące budżet ośrodka wciąż nie zostały opłacone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzisiaj dopiero zapowiedziano pierwszą niewielką transzę środków. Przy okazji ogłoszono, że lipcowy konkurs na stanowisko dyrektora ośrodka wygrała dotychczasowa szefowa placówki Irena Łukaszuk. Na uroczystości nieobecni byli wcześniejsi dyrektorzy Bożena Nowacka i Janusz Fic, których wkład w stworzenie placówki i jej rozwój był znaczący.